Mamy różne typy ślepoty. Jeżeli pacjent w przeszłości widział i dostał tak zaawansowanej zaćmy, przez którą nie może nic zobaczyć, w takim wypadku, usuwając zaćmę, możemy przywrócić pacjentowi wzrok. Jest to tak zwana odwracalna ślepota. Jeżeli pacjent ma tak gęsty blizny rogówki, a widział w przeszłości, to tak samo robiąc transplantację rogówki możemy polepszyć pacjentowi w wielu przypadkach wzrok. Jeżeli pacjent ma jaskrę i ma postępową jaskrę i traci włókna nerwowe, to doprowadza do ślepoty, która jest nieodwracalna. Patrząc się na przykład na, świadku, na siatkówkę, na zwyrodnienia plamki żółtej, pacjenci z taką z tą chorobą tracą centralne widzenie, ale na szczęście peryferyjna, czyli obwodowa siatkówka ma swoją funkcję. Niestety nie z tą samą rozdzielczością, którą ma plamkę. Także patrząc się asymetrycznie, taki pacjent będzie widział, ale nie jest to widzenie dobrej jakości. Dlatego o ślepocie zawsze musimy znać przyczynę ślepoty, aby odpowiedzieć na pytanie, czy jest to ślepota odwracalna, czy możemy pomóc, czy nie ma szans na powrót do jakiegokolwiek widzenia.